Sauron 718 przedstawia GTA San Andreas, tajemnice i ciekawostki. Odcinek drogi. Siema, zanim przejdziemy do ciekawostek GTA San Andreas, chciałbym wam przedstawić gościa, który nazywa się Niko Belić. Siema, mam nadzieję, że mnie znacie. Jestem głównym bohaterem GTA 4 i ma dla was informacje. Użytkownik Xtremevili nakręca programy pod tytułem GTA 4 tajemnice i ciekawostki. A więc to wszystko, co chciałem powiedzieć, a teraz oddaję głos CJ-owi. Co to mówić, zaczynamy. Na oknie w kościele w Los Santos jest znaczek Rockstar. No to jadmy. Jedziesz do bio. No i oto znaczek. Kurwa jebane bardasy. A lepiej spierdalam. Teraz wam pokażę pudełka z GTA 3 i Vice City na ścianie budynku niedaleko cmentarza w Los Santos. No i proszę o to one. Teraz zobaczycie zboczony posąg. Na pewno kojarzycie to miejsce. Było one w jednej z misji Big Smoke'a. Jesteśmy. Niektóre są dość normalne, ale zaraz zobaczycie coś dziwnego. Oto on. Ciekawe, co za zjeb go wyrzeźbił, a teraz ci odstrzelę to, co trzymasz. A więc to wszystko na dzisiaj. Pozdrowienia od CJ-a. Następny odcinek już wkrótce.